Jutro Polacy zmierzą się z Argentyną, która ma na koncie dwie wygrane z Iranem i Wenezuelą. Z kolejne tematy. Polska ma przyjąć dodatkowo prawie 10 tysięcy uchodźców. Chce tego Komisja Europejska. Pomiędzy kraje Unii ma zostać rozdzielonych łącznie 160 tysięcy osób. Tak wynika z nowego projektu przygotowanego przez Komisję Europejską. W raporcie Sejma, skoro Sejm to Jacek Kosinowski, Jacku, jak przyjęto wyliczenia przedstawione przez szefa Komisji Rządowej UKR? Robert Tyszkiewicz z Platformy uważa, że dla kraju wielkości Polski przyjęcie migrantów nie powinno stanowić problemu. Słowa Junckera odbieram jako apel o solidarność, mówi szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Nie jako rodzaj nacisków czy presji, tylko przepojony troską Europę apel o europejską solidarność. Skandaliczną nazwał wypowiedź szefa Komisji Europejskiej Mariusz Błaszczak z PiS. To wybiórcza solidarność, mówi. Też mogę zaapelować o unijną solidarność. Kilka dni temu, w piątek, bez echa, sprawa została podjęta decyzja między Gazpromem a firmami niemieckimi i francuskimi o budowie drugiej nitki Nord Stream. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że kwestia migracji